Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie, z tej strony Piotrek, Fundacja Latebra. Szanowni widzowie, przed Wami odcinek będący kontynuacją i zarazem wstępem do kolejnego etapu działań poszukiwawczych na terenie schronu byłego wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Obiekt ten owiany został licznymi opowiastkami o 8 kondygnacjach w dół, zalanymi systemami korytarzy, czy własnym ujęciem wody w postaci studni głębinowej. Czy legendy te mogą zawierać choć ziarno prawdy? Uważam, że tak, jednak by dotrzeć do owych odpowiedzi należy podjąć niezwykle ciężkie działania w samym obiekcie i wierzyć, że odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki. W odcinku tym udamy się do zakamarków obiektu numer 13, by ocenić, gdzie prawdopodobnie zlokalizowano ładunki wybuchowe, które z przestrzeni uległy największemu zniszczeniu i do których z miejsc należy podejść w pierwszej kolejności. Co stanowi ten odcinek wyjątkowym? Otóż możemy dostrzec szczeliny i miejsca wcześniej niedostrzeżone, ponieważ poczyniono tutaj pewne prace gospodarcze przygotowujące owy obiekt do zwiedzania składki widokowej. Działania w dniu dzisiejszym będę realizować z wsparciem Doriana i Andrzeja z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej imienia Zofii Licharewej. Na pewno jeszcze będzie okazja do tego, by wspomnieć słowem o stowarzyszeniu, a tymczasem zabieramy się do działań. Ogólnie. Nie, Andrzej, tu się chyba wciskaliśmy. To. Tutaj kable wystają, takie powinny wystawać na krawędzi gdzieś. I wiesz co, i wtedy wchodziliśmy w prawo i do tego pomieszczenia, gdzie ten leży ten kolektor. Ten kolektor. Tak, no, tak. A tam doszliście do tego kolektora. Tak, tak. Doszliście, tak. Bo właśnie z Piotrem rozmawiałem parę lat temu. Do tych pomieszczeń, to jedno z tymi rurami. Aha. Tak, i później na prawo właśnie tam, gdzie leży po prostu ta pucha. Ta, tak? Pucha, no. Do systemu wentylacji. Tam w jednym miejscu, no, ty tam grzybałeś. Ja patrzę, no jest ta deska, gdzie szły kable. Tak. I jest zaślepiona, no, robotnicy wykuli, obrobili puszkę. Tak. Tą elektryczną. Zarzucona. Ciekawe, za prawą. Za prawą. Tak. Zacząłem grzebać, nie? Odgrzebałem, to znaczy, no, wyjmuje, a to po prostu wsadził kawałek papieru, mhm, tak, i zatynkował. Tym kawałkiem papieru była instrukcja używania awaryjnego oświetlenia. A tutaj ta wnęka, co widzę, to jest przesunięcie, no, wnęki kominowej, kominkowej? Tak by wychodziło. Tak dzisiaj to zauważyłem. Tak. Czyli to jest komin. Zresztą to można nawet, bo tu jest, można odległości zmierzyć. Tak, tak, można odległości zmierzyć. I też tutaj to, co zwróciło moją uwagę, że gdzie już jest trawa. Stary. Stary. To jest. No. Znaczy, to jest część, która była budowana w tym pierwszym okresie. Zima 40, wiosna 41. Okej. Tak, i oni właśnie dlatego można spotkać. Tu jest to ładnie widoczne i drugie miejsce, gdzie jest bardzo ładnie, to w schronie gościnnym. Dla gości. Tak. To porównanie, jak, tak, były rozbudowywane, że tak jest trawa, czyli ten pierwszy element maskowania, tak, a później do budówki i tak dalej. No ale nie tego drugiej warstwy, tego kolejnego płaszcza. Tak. Dla gości. Czyli co, oni dolewali tak naprawdę ten drugi płaszcz na tą trawę. Już, tak, się nie szczypali, żeby to odkuć dla nich i nie, tak obiekt był samonośny, więc... No bo tam i tak była przestrzeń, tak? Dylatacja jakaś tam... Tak, aha, tak, rozumiem, no, rozumiem. Tu było i tak, no, to półmetrowa przynajmniej, no tak. Z boku pół metra, a z góry to metrowa. No, różne były, bo i nawet 80 przecież można się wcisnąć do szczeliny dylatacyjnej, tak? No tak, bo to zależy się od kształtu bryły, no. Tak, no i też i od terenu oni... No, powiedzmy sobie szczerze, no musieli się dostosowywać do tego, co jest. Jeszcze rury widać. Z prawej strony. No tutaj tych rur, to tutaj tych rur, ale kurde, zobacz. Tam szczególnie po tamtej drugiej stronie to tych rur masa jest, nie? Oto tam to jest 20 rur, tam jest widać, że cała hydraulika, jakieś zawory były. Obsługa techniczna, obsługa cała techniczna, obiektu, aha, prowadzenia, aha, mediów. Aha. Mogę dać Wam swoją latarkę jeszcze dodatkowo, jak chcecie. Okay. Macie światełko dodatkowo. Dobra, dzięki. Tutaj. Z gruzem, no, co ryzykowało, wiecie, z obsunięciem.
A kładące się pręty zbrojeniowe, no... Tak jest. No, są niebezpieczne. Tak. Szanowni widzowie, materiał, który w tej chwili widzicie, jest wyłącznie zapowiedzią bardzo ciężkich działań poszukiwawczo-eksploracyjnych, które zobaczycie już w najbliższym odcinku. A żeby dostać powiadomienie o owym odcinku, zapraszam Was do subskrypcji. Do subskrypcji z dzwoneczkiem. Wtedy na pewno nie ominiecie premiery najbliższego odcinka. W czasie rozkopywania odkrywa nam się pusta przestrzeń. Tutaj. Tak. W tej głębi, nawet bardziej ku ścianie bocznej, tej, którą Dorian masz za sobą, to okay. Tak jakby pod kątem idzie, odkrywa się pusta przestrzeń, idą wzdłuż ściany kable. Wszystko stąd, ten prawy narożnik, no. Prawy narożnik to były te silniki elektryczne ze sprzęgłem, manometr, to mieszadło, tak to nazywajmy na tę chwilę. No, tak. Jakieś tam parę takich innych rzeczy mniej istotnych, natomiast no to wszystko był ten prawy narożnik i to mogła siła to skumulować w tym narożniku, ale jak widzicie, u podnóża zaczęły wychodzić te konstrukcje, więc... No to są techniczne, tak? No techniczne. No. Nie wiadomo, czy to jakiś pod rezerwuar wody, czy pod jakieś ogrzewniki, wymienniki wody, ciepła wody. Ciepła do wody, bo tam są takie blachy pofalowane i... No. I się zastanawiałem, dlaczego one są tak pofalowane, takie ryflowane. Tutaj widzę fragmenty cegieł na narożniku. No tak patrząc na tą linię, co jest tutaj pod drabinką. Jak był ten element, tu masz wnękę kominową, przesunięcie w tamto miejsce. Więc hipotetycznie, właśnie gdzieś tu jest ten punkt, który powinien się zbiegać z tym narożnikiem. A może też coś z wentylacją było związanego, zacz tam ten cały ciąg kominowy jest ceglany. Tak. Może tutaj, wiesz, biegło pod. Może wiesz, jako że ta część tutaj kuchenna. Pytanie jest, na ile jest tutaj, wiesz, beton pod tą ścianą, która trzyma ładobudówkę. No. Tak, bo to jest widać góra, tak? A tutaj jest papa też. O, a tutaj już przy mnie wystają rurki wodne, ale to permanentnie już takie do baterii. Aha. Tutaj dwie sztuki. No, to tak, to jest wewnętrzna ściana i tam był korytarz. Tutaj. Albo pomieszczenie, tak, pod tobą. Tak? Tak. Myśmy jeszcze jakoś też dość ciekawie z tego wyszli tutaj pod tą zasobniczą bryłę. I ja? No my tam też byliśmy na dole. Byliśmy, tak. Chodziliśmy tam tymi obrzeżami i kurde, i wyszliśmy gdzieś tutaj. Może jakaś. A jak? Jest przestrzeń. I co my tu widzimy? Nie widać tych blach na suficie, ale są wypłaszczone fragmenty miejscami. Może... No właśnie, czekaj, tam jest jakiś płaskownik. Gdzie? Prosto? No, prosto. A patrz, były blachy, bo jeszcze odstają chyba od sufitu. Widzisz? Tak jest. Ona została zerwana, ta blacha, wiesz? A powiem wam lepiej, ja nawet tam widzę coś białe, łukowate, tak jakby to była jakaś ceramiczna rzecz. Też widzę. Widzisz? Widzę, tak jest. Kurczę. Tak jest. O, panowie, no. To tutaj powstanie w tym roku tunel. Tunel, no odsypać tu kawałek, odgruzować. Ale teraz pytanie, czy tu nie ma wyjścia od tej strony, bo światło mi wpada. O, tutaj jest wygodne wejście. W nomenklaturze eksploracyjnej. Komfortowo. Dokładnie. Całe 20 cm. Nie no, jest tutaj, słuchajcie, z 40. Ale nikt tam się nie przedostawał dalej. Bo widać było, przecież widzieliście, nie? Że tam tyle przestrzeni jest. Nikt tego nie rył. Nie, to wiesz co, to jest może o tyle dobrze, że tak na dobrą sprawę chyba jesteście pierwszą ekipą, która w ogóle, wiesz, tak bardziej grzebnęła w to. No oczywiście, kurde. Bo mówię, jak my wtedy wchodziliśmy, pamiętasz, no to było tak jakby... No, no to więcej znaczy, strachu, widać, że tam, kurde, znaczy, wiesz, tam... widać było, że jakieś puszki, ktoś tam przyszedł po piwie, gdzieś tam wypił. Tak, ale to tak początkowe te dziury. Tak, myśmy tam sobie trochę dalej pozwolili, ale też mieliśmy wiele oporów, kurde. No dobra, panowie, to teraz zabawa z wyobraźnią. Dojdźmy do tego, co to jest za element, na którym stoję. Ten tu jest izolowany. Jest izolacja. Jest izolacja, jest krawędź. Jest rant taki. No, i ja już
Pierwszą teorię mam. Pierwszą wersję. Pierwsza wersja strony. No, pierwszy wewnętrzny. Wewnętrzny? Wewnętrzny. Strop wewnętrznego. A właśnie, czyli nas, mnie gubił, gubiła izolacja. A przecież izolowany wcześniej, ten pierwotny też był. Też był. No, a ile czasu on stał w takiej formie niezabudowanej? Przyjmijmy, od zimy 40 roku do 44. No to kawał czasu. Nawet parę warstw mogli nalać tej izolacji. A tu widać, pierwsza warstwa, tu mogła być druga, bo tu już jest... No dobra, to tutaj mamy część wewnętrzną. I zewnętrzna to jest ta. A to jest zewnętrzna, ale zobaczcie, czy ja widzę tutaj blachy od spodu? Tak. Korytarz? Ale to korytarz, tak. Znaczy nie, może inaczej. No to nie może być korytarz, jeżeli to była zewnętrzna czasza. Nie, bo to jest zewnętrzne, to nie może być korytarz. To znaczy, czekajcie. Korytory. Czy ten? Czy to? No ten jakby zewnętrzny. Ja wam powiem tak, że ten element grubością zgadza się z tym. Jeżeli by fizycznie zaistniała taka możliwość, obracam je teraz do was, żebyście widzieli, że powstało opadanie któregoś z elementów takie przesuwne w poziomie, to one mogły się nakryć, a w efekcie one są jednym elementem, tylko rozszczepionym. No bo tutaj mamy przecież te płyty energochłonne, odłamkochłonne, więc tutaj jakiś korytarz przechodził. Tak jest, korytarz. Nawet pręty gwintowane są z tego, co widzę na końcu. Ale... A zewnętrzne wyleciały tam. To jest czasza. To jest zewnętrzna. Zewnętrzna czasza, bo masz dwutałowniki. I one były... One robiły dystans pod bazalt. Tak. To jest 90 stopni. To, dokładnie. Tak. No i one stały na... I poszczelina była. Znaczy, ja nigdy tak nie analizowałem. No, my tak wiesz, to jest też... To jest też doświadczenie, że chyba trzeba patrzeć trochę, bo mówicie, że to jest za płytki płaszcz. Andrzeju, pamiętasz, jak kiedyś mierzyliśmy te dwa schrony, ale z tamtej strony wychodziło nam 8,35, jak dobrze pamiętam. No bo to 8, no około 8 metrów musi wyjść. Grubości. Grubości. Tak. Ścian, czy dachu, stropu. Stropu, no. A ściany ile, 6? 5. 5. No, ze szczeliną. Odnoszę wrażenie, że ten element to jest kontynuacja tego. No właśnie. No trochę pomiksowane. Bo to nie jest całość. Tu jeszcze coś. Nie, ale zobacz, chodź tutaj, zobacz. Tu miałeś korytarz. To jest korytarz, tak jest, oczywiście. To jest korytarz. Aha, i mówisz, no tak, i to jest część tego całego, o. To jest cała... Zobacz. No nie, też nie jest korytarz. Nie jest korytarz, bo zobacz, maskowanie było nakładane. Ono po prostu odpadło i odsłoniło deskowanie. To jest zewnętrzna część, Andrzeju. To jest tak, by się mogło wydawać. Czekajcie. To jest przedłużenie. Tak, tamte są zewnętrzne. Na pewno i tutaj poczekaj, jak one... No to wiesz... Ciężko, ja to sobie nawet taką metodę szukam, żeby w tym roku usiąść i z kartonu wycinać te elementy, które tu widzę, żeby je sklejać krawędziami i numerować i sobie tutaj też takie numerki jakieś ciche zamieszczać, żeby zacząć te fragmenty jakby odbudowywać, nie? Tych korpusów. A ciekawy, Piotr, jakby wiesz, zastosować, wiesz, technikę laserową, wiesz, rozumiesz, jak na przykład jaskinie robią. Tak. Czy tam gdzieś, jakby wiesz, miał taki sprzęt, który byś zrobił wszystkie pomiary z różnych punktów i wtedy w trójwymiarze to złożył. Znaczy, wiesz co, no technologia lidarowa jakby dla nas jest osiągalna, bo ona już nawet w iPhone'ach jest, tylko iPhone'y jakby badają ten stan tutaj zastany, robią tobie to w trójwymiarze, natomiast nie umożliwiają rozszczepienia pewnych elementów, żeby je modulować układami, nie? No właśnie. Nie możesz zrobić później. Nie da rady, że odczepisz i wiesz, i później sobie... To by musiały być dedykowane programy, wiesz... Moim zdaniem właśnie.
No to jest zewnętrzny. On wraca tu. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj. Co do tego nie ma wątpliwości. Tamten jest zewnętrzny. Jest obrócony o jakieś 100 stopni. How are you guys? We're fine. We're working here. This is our place for exploration. O, tu ładnie widać. To jest ta stara część, nie? Znaczy stara. Yes, yes, okay. You are military, so you can stay there. But you shouldn't walk here. To jest ta główna, zewnętrzna, tam bazalt. Okej. Okay. Ona powinna mieć. Okej. Okay. Około metrowa właśnie przestrzeń bazaltu. Mm-hmm. I druga warstwa wewnętrzna około 2,5 metra. Tak, widać to wyraźnie, no. Tak. Tu jest bardzo ładny przekrój tego stropu. No dobra, i ten teraz nam tutaj opadł. Tak. I co my tu widzimy więcej? Czyli ten może być też zewnętrzny, po grubości patrząc, bo z tej strony widać grubość tej ścianki. Tak, 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 tak. To jest zewnętrzny, to jest wewnętrzny. I widzisz, tak, to jest wewnętrzny. I teraz, Dorian, ty byś musiał spasować ten element, co w pionie stanął, ten. Tak jest. I obrócić go w poziom i zobaczyć, czy on się połączy z tym. Z tym, tak jest. Ja powiem was tak. Dokładnie tak. Ja nie wiem, czy to jest na przykład ten, o. No. Tak. Czy to nie jest od wewnętrznego z tej strony? Od wewnętrznego jest. Od wewnętrznego na bank. Od wewnętrznego, zobacz. Tam masz zewnętrzny, tu masz wewnętrzny. Tak, tak. I założę się, że na tym wewnętrznym znajdziemy odwzorowanie tamtych dwutaowników. Dokładnie tak. Mówisz o tej płycie? O tych zewnętrznych. No. Że od szczytu, żeby je złapać? No, jak one, czy jakie tam elementy pozostały, wiesz, mocowań. A zobacz, bo też jest ciekawostka, bo tu masz, tu gdzie masz szczelinę, no. Taką, to zobacz, masz otwory wentylacyjne w ścianie, nie? Tak. Mogło go odwrócić, wiesz co? Ta ściana mogła być tak, a jego przy tej eksplozji mogło odwrócić, w ogóle całość i w tą stronę poleciało. Kurde, no powiem ci, że tu jest wszystko możliwe. Mało tego, że do góry, to jeszcze się obróciło. Tak, obróciło się. Ale jaka to jest moc przecież! W jednym miejscu gdzieś było więcej i kurde dostało... Teraz szybciej się rozszczelniło i... Tak, tak. Telefon. Telefon, ale też były trzy żyły, jakiś włącznik światła prawdopodobnie. Tak, tutaj... Tak, i włączniki, ale to... Przy wejściu zewnętrznym. A tutaj to była dobudówka typowa. Tak. Pozostałość po daszku. Ale tak, po czym poznajecie, że telefon? Ja nie poznaję, że telefon. Ja twierdzę, że oświetleniowy albo tutaj był. Albo no, tak. Trzyżyłowy. Tak, zero tak. Faza, faza, może od przełączania tak. Jakichś, no albo jakieś włączniki światło, schodowe. No. No właśnie. Albo do... Ale tutaj jakby gabaryt pod telefon jak najbardziej, nie? Jak patrzeć na przestrzeń no tej tak, puszki. Tak, wiesz, tak. Tu na pewno były drewniane te. No bo coś tutaj mieliśmy, może tu był jakiś włącznik, a to był telefon. Bo tu widać, że tak. Faktycznie był jakiś wpust. Tak jest. No. Więc może tu był włącznik światła. Wartownika przy wejściu. No. Duży zagadek. Idealnie. Tak, to jest to pomieszczenie. I chyba Andrzej, jak dobrze... O, tak, tam są te rury. Ładnie. Andrzej, te instrukcje to albo tu wygrzebałeś. O, a to jest to, no. Ładnie. Tak, no. Ha! Te rury są tutaj, okej. A wy żeście go podejmowali? Nie, nie. Nie, i on jest tutaj z prawej strony, tam mocno przytrzaśnięty w głąb. Tak, tak, tak. On, jak go pamiętam, on chyba... Tak, i on trochę inaczej leżał. I tu są tam pod spodem ta szyba jest. To znaczy, gdzieś są do ja.
Tak, to jest ta szyba. Jego ktoś tutaj ruszał. Tak, on był inaczej ułożony. On był inaczej, na stówę. To nie my go ruszaliśmy na pewno. On był na stówę inaczej ułożony, bo już teraz... tak. Andrzej, on był leżał na płask. Właśnie. Tak, ktoś go już tutaj diabeł po nas. Tak, przekręcono zostało. Słuchajcie, ale naprawdę ten materiał wygłuszeniowy... Nie? To jest fenomen. To jest bomba. Kurde. To jest, zobaczcie, jakie to jest mięciutkie. Tak. No. To aż takie nie do pomyślenia, bo przymierzasz się, kurde, i coś ciężkiego. A to jest lekkie, kurde, jak piórko, cienki. To jest jak styropian. No. Zobaczcie, widzowie, drobne eksploracje, analizy, spacerki i jakie odkrycie. Mieli tutaj płyty izolacyjne, akustyczne, można by powiedzieć. Które, no albo termiczne, kurczę, akustyczne, termiczne powinny być z komorami powietrza w środku, tak na logikę. Akustyczne. Trzeba byłoby to poddać obróbce cieplnej, czy to się pali, topi, ciekawe. Zobacz, spinki kablowe, wszystko jest. Tak. No. Fragmenty filtrów, to jest jakby płyta taka paździerzowa, jak meblowa, HDF-ka. Podstawa do czegoś. A tutaj macie, widzowie, tory kablowe. Właśnie od tego są wnęki w ścianach, które no akurat tutaj chyba nie uświadczycie takiej pustej wnęki. Natomiast no macie coś rzadszego do spotkania, czyli jeszcze z deską zainstalowaną, do której można było przykręcać różne przewody. Tych gum jest tu więcej. Pas. W paru miejscach to zobaczyłem. Może tutaj było jakieś urządzenie napędzane kołami pasowymi? Tutaj? Być może, bo zobacz, pasy wychodzą takie. Wiesz, Piotr, od silników elektrycznych mogło być jakiś, do przykładni jakiś, mogło być. Ale czy nie guma, nie? Taki pasek? No. Wiesz, no pytanie jest, czy gdzieś od elementów uszczelniających cały układ? Nie, to wiesz co, Dorian? To jest tak? Początkowo też tak pomyślałem, że to może być uszczelka, ale chociaż... Bo tu jest. Słuchajcie, no system wentylacji podciśnienia musiał być szczelny, nie? I dlatego też właśnie może to być uszczelka. Może być uszczelka. Tym bardziej, że tam masz te okienka też przekrój kwadratowy, prostokątny, więc taka uszczelka by spełniła swoje zadanie. Dokładnie. Chodziło o szczelność układu. Tak jest. Masa drewna. To jest wszystko. Zobacz, jeszcze farba jest. No. To jest farba? Czy to po prostu tak leżało przez lata i zaszło pleśnią? Powiedziałbym, że farba. Może być. Tutaj też jest, o, widzisz, na tym. Mhm. A tutaj co mamy? Wkręt jakiś? Co to jest? Tak. Gwóźdź, wkręt. Wszystko skłania się ku temu, że były to elementy... Dbano tu o wygłuszenie. Dokładnie. Te płyty właśnie, one też mogą stanowić o tym, że pomieszczenie było i wszelkie tutaj podzespoły były wygłuszane. No masa jest tych płyt z tym wygłuszaczem tu. No, chciano zapewnić Hitlerowi ciszę, komfortowe warunki. No tak, no bo w obiekcie ochronnym musisz mieć niezależność energetyczną czy powietrzną, ale z drugiej strony no masz wodza nad głową, komfort życia, który potrzebuje ten komfort życia. Patrzcie, tutaj jeszcze jest coś. I mamy korytarz, nie, mamy tunel. Tunele rozprowadzające, tędy przechodziły przewody, rury, tam już coś widzimy okrągłego. No i tu wchodzimy pewnie do pomieszczenia z powrotem z naszym pochłaniaczem. Ale ta ściana ciągnie się tam wzdłuż w głąb. Tu by trzeba było zrobić odebranie gruzu z tego miejsca i dostać się tam w głąb. Coraz więcej się rozjaśnia. No trzeba zacząć w końcu to zapisywać, bo ja tutaj naprawdę sporo czasu robiłem sobie takie tygodniowe, dwutygodniowe wojaże po tych bunkrach. Cały czas nocowałem na Wilczym Szańcu w busie i przez bite tam półtora tygodnia, dwa tygodnie łaziłem po tych obiektach i sobie wszystko tutaj jakby uczyłem się tego. Ale czas najwyższy to zapisywać. Tak. I rysować. A co sądzicie na temat tego przejścia tu w stropie? Nie widziałem go wcześniej. Luknij tutaj, tu są jest stare odeskowanie. No widzisz, ciekawostka, bo tu nad nami już faktycznie były użytkowe, były te. Tak. No. Zerknij.
przejście w stropie. No bo to musiało być rozwiązane w ten sposób, że szło coś. Tak. Tam... Tu jest załamanie, tak? Dokładnie. I wchodziło. Wchodziło. I teraz pytanie, czy to jest pozostałość po centralnej? Mogło tak być. Kurczę, no faktycznie był tor izolowany deskami. Tak, i ciekawe, czy na przykład tutaj też nie wchodziło centralne jakieś, czy takie to znaczy, ja bym ci powiedział, że raczej kable, ale... Nie, na kable by nie deskowali tego przecież. No, na kable to jest wydeskowane równo. Ale wiesz... Tak jakby miało szalunek. Akustycznie izolować, nie. Albo termicznie? Moim zdaniem to szalunek, deski szalunkowe. Tak? Pozostały? Tak. A no w sumie mądra teoria. Nie, no to na pewno to jest po szalunku, tylko po coś te dechy zostawili, nie wyciągali. Wiesz, nie wyciągali. Nie, bo po co, nie? No, może po prostu nie było potrzeby, wiesz, żeby zyskiwać większą średnicę. No. Ale rzeczywiście... Tu też była deska z tyłu. No, i teraz wiesz, pytanie, bo pewnie jakby to odgryzował tutaj, to mogłoby dużo wyjaśnić, po co to jest. Tak. Bo może być tam elementy infrastruktury, źródło. Tak. No. I takie właśnie, o takie narożniki, wiesz, odsypać to. Tylko co z tym gruzem robić, kurde? No właśnie, co z tym gruzem robić? To tak dobrze mówisz, co z tym robić? Stan mojej wiedzy jest taki, że właśnie schron Hitlera nie miał wylanej tej jednolitej płyty. Mhm. Tylko on miał takie, no, jak fundamenty. Fundamenty. Czyli takie, no, szerokie płyty fundamentowe, tak, wylewane. Mhm. Jeszcze, no, a tam był już niżej... Grunt. No, piasek. No jest piasek. Jest piasek, a ta płyta jest w miarę równa. No, tak. I nie jest zbyt gruba, więc taka typowa pod posadzkę, nie jakaś nośna. Tak, w przeciwieństwie do tego, na czym stoisz. Tu jesteś na jakiejś podstawie. I tutaj wylewka jest zrobiona, już na już tym pomieszczeniu. Ale zauważcie, że ktoś odłożył tę płytę na bok do narożnika. Tak. Ktoś przeszukiwał to pomieszczenie. Tutaj tak jest. Tu już mówię, bo... Ten element jest dosyć ciężki, także tutaj nie była jedna osoba. No dobra, to wychodzimy i idziemy badać tunel łączności. Podczas realizacji tego nagrania przysłuchałem się rozmowie Andrzeja i Doriana, w której mówili o tajemniczym tunelu pod schronem łączności. Rzecz w tym, że słyszę o tym tunelu pierwszy raz. Ruszamy zatem rzucić na niego okiem. Uwierzcie mi, że są emocje. Ja nie pamiętam tego. Dorian, ale myśmy przechowywali. Ty, Andrzej, tam, nie, tam żeśmy wozili, ale bardzo tam po prostu... No to ja wejdę tam teraz. I zobaczyć, no. No tak. No, ja o tych właśnie... Aha. Ja o tych właśnie myślałem. Dobra, to ja sobie zobaczę, o czym wy mówicie. No, trzeba to zweryfikować, bo wiesz, no mówię, pamięć jest ulotna, ale pamiętam, że tam też było to wyjście gdzieś tam dalej, gdzieś biegło, ale... Coś nas wystraszyło, ja pamiętam. Ja nie wiem, co. Nie mówcie mi na razie, bo ja tyłem schodzę do tunelu. Nie, to nie było. Żeby mnie tu... Nie. Ale nie byłem tutaj, ja pierniczę. No. Nie było mnie tu. Wy tam sobie Piotr popatrz, bo ja tam nie tak. O kurczę. Czekaj, ja... Tego uważam, że już ja się... na serce. Nie. Nie, to masz, w sensie się przyda, ja tu postoję, bo wiesz, to są już nie będę tam władził. No dobra, tu jest zasypany. Ale wymurowany, czy też płytami obłożony? No właśnie, sobie odświeżysz wiedzę, to... Aha, no tak, no. Tak, to wszystko, okej. Aha, właśnie. A, i teraz tutaj możemy mieć zatory, ale przez przelotki te kablowe, czy co to jest? No. I przez to kamerę przepuścić. Zobacz, bo nigdzie więcej. I strefa druga, która była później. To jest coś... I zobacz, tutaj coś... Super nowoczesnego. No. Nie wiem, czy coś tutaj było. Tutaj są jakieś uchwyty. Tak. A zobacz wiązki kabli, jakie z ziemi wystają. No tak. No łączność, wiesz. No, no tak. Dlatego tutaj nie mogło brakować. Nie, zobacz, fajne ukształtowanie tutaj tego... A coś tu było podwieszone. Tunelu. Coś tu było. No chyba, że... Nie, no płyt tutaj nie było raczej. Coś tu było podwieszone. No zaskoczyliście mnie tym, bo ja pamiętam, że kilka lat temu chodziłem i sobie tak w głowie robiłem listę. To jest ten błąd, robienie listy w głowie rzeczy do zaliczenia. I ja widziałem te otwory w podłodze. I sobie powiedziałem, a to jak przyjadą chłopaki, bo eksploracji solo nie robię, bo jest niebezpiecznie. No tak. Szkoda czekać na chłopaków tydzień, żeby mnie z tunelu wyciągnęli. To było, że myśmy tutaj tak...
No ten tutaj się szybko kończy. Szybko jest zasypany. Ale to z racji wybuchu tego sąsiadującego obiektu. Ależ tutaj cegieł. I zobacz, no ale jest to... ja pamiętam, że nas to jakoś w sposób szczególny zaciekawiło, że taka duża ilość ścian ceglanych, gdzie tego nigdzie więcej nie ma. No to może jakiś wcześniejszy twór? To znaczy, nie, późniejszy, zdecydowanie wiesz, późniejszy, bo to był też początkowo klocek prostokątny. I obudowany tym dodatkowym płaszczem i to jest na bank ta część nowsza. Dobudowana. Zresztą też widzisz ładnie z nie, no ten bazalt. Tak, dylatacja. Sypał się. Tak. No więc tutaj też może być ciekawostek na ziemi. Może być. Pytanie tylko, jakie było przeznaczenie tego miejsca. To najpierw zrozumieć. Bo tam na ziemię, no to te szafy komunikacyjne były, tak? To jest wyraźnie, widzisz, to jest klocek prostokątny. Ściana zewnętrzna. Tak. I co, ona obskoczyła w dół nam po prostu tutaj, czy... To znaczy niekoniecznie. Niekoniecznie. Ona mogła tutaj być. Co to? No, jest maskowanie. Chociaż może obskoczyła w dół, może masz rację. Jest maskowanie. Pewnie jesteśmy przecież na dolnym. Jesteśmy na minus jeden, nie? To cały schron by musiał dupnąć wewnętrzny w dół. Ale to mi się kłóci bardzo, wiesz? Nie, zewnętrzny. Wewnętrzny jest tu, a to jest kawał metrów w bok. Poczekaj. To może być tak, jak mówiłeś, teoria dobudowanych przelotni. I to była ściana zewnętrzna pierwotnie. Jest, tak. Dlatego tak, masz maskowanie. To jest ściana zewnętrzna, więc... a to jest dobudówka. I ona nie jest... dupnęła. To znaczy, tu poziom ziemi mógł być poziom wyszacowany. Ziemi, tak jest. A to jest cały ten korytarz, no nad nami jest ten korytarz techniczny. Tak. No taka bardzo szeroka przelotnia, powiedzmy sobie. Nieźle. Tutaj, co tutaj było? Czy to było przejście, czy to było okno? Bo widzisz, zakończenie masz z prawej strony normalnie odlane. Co to było? Tu, moim zdaniem, to tutaj się kończył schron stary. Tu. A to już jest dobudówka. Nowy. Aha, też tak może być. Tak, ściana jakieś zewnętrzna. Ślady maskowania też są? Tak, są. Zobacz, no, troszeczkę wyżej. To jest. Z początku lat 40. Bryła, a to jest wszystko dobudówka. Bardzo ładnie. No ten. No. Ale jak to jest, kurczę, zobacz, nie? No. Tym, ale malutki jest tutaj. Ten jest malutki, no w zestawieniu z tym, co jest u Hitlera, nawet nie jestem w stanie jednej sztuki znaleźć. U Hitlera są takie albo większe. To taka ciekawostka. O kurde. Takiego czegoś nie odnotowałem. Nie? Bo na Geringu jest drobniejszy z kolei. No widzisz, mam różne frakcje. Stosowali, może z różnych źródeł to przywozili do budowy różnych tych. No, maskowanie. I znowu można by narożniki tutaj odkopać. I zobaczyć, czy coś tu siedzi. No. Super. Ale jaja. No i tu porządne wiązki. Ale to? No, jest tutaj w tym ceglanym. Można fikołka strzelić. Dobra. No i to tylko tutaj spotyka. To rozwiązanie. Dobra. I
trochę inaczej. Wtedy widzieliśmy inaczej, no.